Związkowcy z PKP Cargo alarmują, że może dojść do likwidacji spółki. Do przejęcia części rynku przewozów towarowych już szykują się Niemcy. PKP Cargo to największy w Polsce i drugi w Europie operator logistyczny. Spółka jest jednak w bardzo trudnej sytuacji. Związkowcy alarmują, że rząd Donalda Tuska szykuje się do cichej likwidacji przewoźnika. Do sądu trafił już wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego. Kolejowa Solidarność podkreśla, że jest ono równoznaczne ze wszystkimi skutkami upadłości czyli powołania syndyka i zawieszenia działania organów spółki. Daje ono także możliwości zwalniania pracowników czy też sprzedaży majątku. Spółka nie będzie też mogła brać udziału w przetargach, bo ich warunkiem jest to, że nie może się toczyć żadne postępowanie likwidacyjne. Już teraz pojawiają się informacje, że transporty wojskowe mają zostać przejęte od PKP Cargo przez Niemcy. Do tego dochodzi wprowadzenie przez zarząd tak zwanego nieświadczenia pracy. Objęło ono 30% załogi. W wyniku tych działań nie ma kto pracować. Wiele pociągów stoi, alarmują związkowcy z PKP Cargo. Może dojść do sytuacji, że spółka nie będzie Mogła przez to realizować przewozów, a jej miejsce zajmą zagraniczne podmioty. Do przejęcia rynku już szykuje się Deutsche Bahn. Sytuacja naszego przewoźnika pogarsza także fakt, że Polski Urząd Transportu Kolejowego wydał licencję na wejście na europejski rynek kolejowych przewozów towarowych Ukraińcom. Kolejowa Solidarność domaga się od zarządu szerokiego planu naprawczego i podjęcia dialogu. Sytuacja jest bardzo poważna. PKP Cargo zatrudnia ponad 14 tysięcy pracowników. Biorąc pod uwagę tzw. spółki zależne, ta liczba wzrasta do około 20 tysięcy osób.